Cześć! Moi drodzy, dawno nie było jakichś produktów, które polecam, a nazbierało się ich całkiem sporo przez ostatni miesiąc. Także pogadamy sobie o nowościach, albo może nie nowościach, ale nowościach dla mnie. Keto, ale nie tylko, także zapraszam. Zaczniemy sobie może od czegoś, co nie jest do jedzenia. Nie wiem, czy kojarzycie mydlarnię 4szpaki. Oni mają fantastyczne, ekologiczne mydła i na przykład też takie mydła z peelingiem, które ja bardzo lubię. Natomiast kupiłam też u nich ostatnio naturalny dezodorant w kremie. I on ma mega konsystencję, pięknie pachnie. Akurat ja wybrałam cytrusowo-ziołowy z ziemią okrzemkową. Są też takie chyba bezzapachowe. No i oczywiście wiecie, no, dezodoranty w sprayu nie są zbyt dobre ani dla nas, ani dla naszej planety. Także to jest w ogóle moje odkrycie i mega jestem z niego zadowolona i mega polecam. 4szpaki. Lecimy dalej. Jak ktoś oglądał mój odcinek o kawie kuloodpornej, to wie, że ostatnio gustuję w różnych kombinacjach parzenia kawy. A mam tutaj też kawę z nasion konopi. Ja w ogóle staram się próbować i używać nasion konopi do różnych rzeczy, na przykład białko konopne jest świetne i też Wam nieraz je polecałam. A tu mamy kawę z nasion konopi i rzeczywiście właśnie sobie ją tutaj sączę. Ona ma taki fajny orzechowy posmak i nie byłam pewna, czy mi będzie smakować, bo ja z tymi takimi alternatywnymi kawami to tak różnie stoję. Ale ta jest naprawdę fajna, z mlekiem migdałowym to już w ogóle smakuje bardzo dobrze. Tą kawę dostaniecie na eSuperfood, zresztą linki Wam podeślę oczywiście. Z keto produktów jeszcze mamy teraz takie nowe wersje, zobaczcie, granoli i keto bowl już gotowe, czyli taki po prostu możemy sobie kubek zabrać do pracy i na przykład w pracy mamy tylko jakieś mleko roślinne, czy na przykład jogurt, nie wiem, kozi, jeżeli lubicie, czy jakikolwiek inny. I to jest naprawdę bardzo smaczne. To są te same produkty, które ja już Wam kiedyś polecałam w takich większych opakowaniach, gdzie po prostu sobie dosypujemy, a tutaj do tego dolewamy tylko 150 ml wody albo właśnie jakiegoś mleka. 3 minutki i mamy gotowe danie. W składzie mamy biomąkę kokosową 29%, wiewiórki kokosowe bio też 29%, bionasiona chia, bionapój kokosowy, troszkę maltodekstryny, błonnik z akacji i erytrytol. Także na słodko, ale nie jest jakieś mega słodkie, także naprawdę fajne. I jest też granola, którą część z Was wiem, że je, ale właśnie tutaj, jeżeli ktoś potrzebuje na wynos, no to też zrobili w takim fajnym ekotekturowym opakowaniu i można po prostu na jeden raz sobie wziąć. Napój nowy, który też mam z eSuperfood, Coco Vigo, czyli woda kokosowa, ale tutaj jest dodatek puree z gruszki i z sok z ananasa. Mamy w takim jednej buteleczce, tu jest 175 ml, szklany pojemnik, także też fajnie. Tutaj mamy 9,9 gramów węglowodanów netto, ale pamiętajcie, że na przykład właśnie kokos jest bardzo fajnym, naturalnym izotonikiem, więc to coś takiego około treningowo, czy nawet podczas treningu bardzo fajna opcja, no i też super smakuje z tym dodatkiem owoców. Jak jesteśmy jeszcze w temacie słodkim, to wydaje mi się, że nowy dżem z A To Dobre, jagoda kamczacka, czyli super źródło polifenoli, w ogóle niesłodzony. Tu mamy tylko jagody kamczackie 63%, zagęszczony sok jabłkowy i pektyny jako substancja żelująca. I mamy 20 gramów węglin netto w 100 gramach, no ale oczywiście to nie jemy 100 gramów zazwyczaj dżemu, tylko gdzieś tam sobie do czegoś dodajemy. Bardzo smaczny. No i standardowo ja też jakieś ostatnio nowe dżemy próbowałam z krokusa. To są powidła, tu mamy na przykład truskawkowo-jabłkowe, z czarnych porzeczek, śliwkowe. Te powidła są naprawdę pyszne, a też jeżeli chodzi o węglowodany, no to mniej więcej tu akurat mamy na przykład 14 gramów węglowodanów netto na 100 gram produktów i w składzie są naprawdę same owoce, także to też jest fajna rzecz, którą na przykład sobie możecie do takiej granoli czy do keto bowl po prostu dodać, jak nie macie ochoty na słone na przykład śniadania, tylko chcecie coś na słodko, to czemu nie? Mega rzecz i przepis w ogóle już na to curry jest u mnie na Instagramie, jakiś czas temu robiłam akurat z makaronem koniak. Takie gotowe z Real Thai, tutaj mamy zielone curry, tu mamy czerwone i w składzie mamy tak naprawdę mleczko kokosowe, właśnie tą pastę curry, suszone warzywa, mega prosta rzecz, podsmażamy sobie po prostu jakieś mięso i dodajemy te przyprawy i danie jest gotowe. Naprawdę bardzo smaczne. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć na mój przepis, to wskakujcie na Instagrama. No i nowość. Bezglutenowa mieszanka do wypieku 9 keto bułek. Słuchajcie, to naprawdę jeszcze po prostu ułatwia sprawę, bo tu tylko potrzebujemy 500 ml przegotowanej ciepłej wody i mieszamy po prostu tą mieszankę razem z wodą, po czym wstawiamy do piekarnika. Mój mąż, który już ponad miesiąc jest z powrotem na keto, stwierdził, że to są najlepsze bułki, jakie jadł do tej pory, w sensie keto bułki, i naprawdę są smaczne. Mąka migdałowa, mąka kokosowa, łuska babki jajowatej, inulina, sól, drożdże. Taka mieszanka to jest kilkanaście złotych, jeszcze macie mój kod rabatowy Joanna Salwa, więc około dyszki i starcza na mniej więcej 9 bułek. Jak zrobicie mniejsze, ja tak kiedyś zrobiłam, że mi wyszło 10 i taka jedna bułeczka jest mega, także naprawdę jak keto pieczywo jecie, to koniecznie musicie to wypróbować. I z nie keto produktów, ale takich, którymi ja też ostatnio jestem zachwycona i moim dzieciakom serwuję, to właśnie gotowe z 5 przemian, bo to też jest z 5 przemian, gotowe mieszanki do wypieku chleba. Tu mamy na przykład z czarnuszką, z jagodami goi, bezglutenowy chlebek i też tylko dodajesz wodę. I naprawdę bardzo smaczne wychodzą te chleby i bardzo prosto się je robi. I też z 5 przemian moje dzieci ostatnio w weekend po prostu na przykład robimy naleśniki. Ja powiem Wam szczerze, ja naprawdę nie lubię robić naleśników, te proporcje i tak dalej, a tutaj po prostu dodaję wodę i to zawsze wychodzi. Tu mamy akurat mąka ryżowa, owsiana, maranta trzcinowa, tapioka, ksylitol, sól himalajska, kurkuma, kardamon i jest też bardzo fajna mieszanka na racuchy w składzie bardzo podobnie. Mąka owsiana, płatki owsiane, ksylitol, przyprawy, sól himalajska. Także bardzo fajne rzeczy, jeżeli nie jesteście na keto albo macie w domu kogoś, kto nie jest, to naprawdę ułatwia przygotowywanie posiłków. Była kawa, to mamy też herbatę. Herbatka Dobry Humor. Dawniej, z tego co kojarzę, ja ją kupowałam w takich saszetkach, a teraz jest po prostu tutaj liściasta. Słuchajcie, kto u mnie nie pił tej herbaty, to zawsze się zachwyca nią i pyta, co to za pyszna herbata. A my tu w składzie mamy ekologiczne oczywiście zioła: imbir, melisa, pigwowiec, trawa cytrynowa, werbena cytrynowa, kocimiętka, róża, owoc i płatki. I ta herbatka Dobry Humor naprawdę, no może nie wiem, czy nam poprawia humor, ale jest na tyle pyszna, że pewnie i to potrafi. A, jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy to jest nowość, czy nie, ale ja w sumie niedawno wpadłam w Biedronce na ten serek. To jest serek twarogowy owczy, który właśnie można sobie na przykład keto bułkę posmarować. I ma w składzie mleko owcze pasteryzowane, sól, kultury bakterii, kwasu mlekowego, podpuszczkę mikrobiologiczną. Koniec. Czyli skład ma naprawdę świetny i po prostu jest pyszny ten serek. Ja bardzo go lubię sobie dodawać właśnie na przykład do bułki. Moje dzieciaki też zabierają sobie kanapki do lunchboxów, do szkoły i przedszkola z nim. Także bardzo Wam polecam. Wcale nie jest w jakiejś wysokiej cenie, a też jest owczy, więc zawsze no, według mnie nabiał owczy i kozi jest bezpieczniejszy dla większości osób niż czysty krowi. No i last but not least, na końcu Legal Cakes. Może pamiętacie, jakiś czas temu Wam polecałam boksy i z tego się nie wycofuję, wręcz przeciwnie. I chciałam Wam polecić nowość, bo jest Johnny Mango, czyli baton z galaretką mango, tam są orzechy i jest na dole jakby biała czekolada i jest mega pyszny i to jest nowość w Legal Cakes i mogę Wam go tylko pokazać, jak wygląda na internecie, bo mimo że starałam się go po prostu schować i ocalić, to po prostu dopadli i zeżarli, więc już go nie mam, ale jest naprawdę pycha, następnym razem biorę więcej ich na pewno, bo wszystkim posmakował. No natomiast przypominam, opcje takie ketogeniczne to są L'Oreo, Coco. Ja lubię bardzo Coco, natomiast mój mąż z kolei po prostu L'Oreo mu smakuje zdecydowanie bardziej. z nasionami chia, ten ciacho czy chiacho, oczywiście zjedzony. No i czekolady, które u nas wszyscy bardzo lubią i mamy te trzy i one wszystkie mają niskie węglowodany, bo one są słodzone erytrytolem, biała, deserowa z czarną porzeczką i mleczna. I wszystkie naprawdę mają mało węgli. Oczywiście pamiętamy, że nie obiadamy się smakiem słodkim, bo to niczego dobrego nie prowadzi. Nieważne, czy jesteśmy na ketozie, czy nie jesteśmy. Ale do kawki coś takiego dla mnie jest super, bo ja naprawdę nie lubię piec. Nie będę wijać w bawełnę. Więc jak po prostu mamy w lodówce taki jeden boks, to możemy sobie po prostu od czasu do czasu po to sięgnąć. I Wam też polecam, bo skład jest naprawdę bez zarzutów. To chyba tyle nowości u mnie. Dajcie znać, czy może Wy macie jakieś fajne nowe keto produkty, które też możecie polecić. Wszystkie produkty, o których powiedziałam, są w filmie podlinkowane. Jeżeli mam jakieś kody rabatowe na niektóre z nich, to też Wam oczywiście je udostępniłam na dole. Także śmiało częstujcie się i dawajcie znać, jaka jest Wasza opinia. A tymczasem ja Was pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!